Hej, Jocze, witajcie. Semaszu, jestem Dańkus. Witam. Ale tylko na Skype'ie, ponieważ... Ponieważ zaliczyłem rage quita, bo wypieprzyło mnie z DT na 5-6 z Reaperem. Też bym się wkurwił, ale bez przesady. Dobra, słuchajcie, tak czy siak, powiem wam tak. Dzisiaj będziemy robili parę ciekawych rzeczy, chyba dzisiaj nie ekspimy, dzisiaj robimy rzeczy organizacyjne, misje i tak dalej. I do tego dajemy, kończymy bioga. Między innymi powiem wam tak. Tego bioga wydropiłem, miałem 43 sztuki, dokupiłem 20, miałem chyba 60 coś, oddałem, brakło. Teraz byłem, kupiłem 10, zostało 1 do oddania, 5 zostanie, mam nadzieję. I jeszcze na tym zarobię, tak? Znaczy, wiadomo, 40 sztuk za 5, 40 kaka za 5 sztuk oddawałem, tak więc naprawdę dużo kasy straciłem, chyba 350 kaka. Oddaję ostatnio, zobaczymy jaka nagroda. 5% na przeszywający czas 40 kaka. 3 szkatułki niebieskiej śmierci. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Najlepsza nagroda, na jaką mogłem liczyć. Mam 8 szkatułek niebieskiej śmierci, każda 170 kaka warta, ale ja ją zostawiam, słuchajcie, bo dodropiłem. Mieliśmy ostatnio w odcinku 2. 3 dropnąłem, jest 5. 3 dostaliśmy, jest 8. Jeszcze 2 dropnę, robimy miecz na 10. Kurwa mać. Cunk Moka nawet zabiję teraz dla was, patrzcie. A ja nawet stary truty nie mam, jaka bieda. Dobra, słuchajcie, jeszcze robiłem ostatnio tą misję właśnie. Czekajcie, czy jestem H1? Przerogamy na dwójkę, bo za dużo ludzi, nie wchodzę w gówno. To jest tak, jak gdzieś po trawie i po prostu wbić do M1, tak jak wdepnąć w gówno, tak? Widzisz gówno, a wdepnę sobie, nie? A później siedzisz i to czyścisz, nie? Maksio. Tak więc tak by to wyglądało, jakbym szedł na H1 podczas nagrywania. Sorry za lagi, niech się to wszystko załaduje. Kurwa, tu jest też sklepów na H2? Ja jebie, nie? H4, jak tam będą sklepy, jak na H1. Robię rage quita. Dobra, słuchajcie, zrobiłem, 3 razy musiałem zrobić DT i zabić tego. I ty mówisz, że z elitarnego tego króla, na 7 czy tam na 5 piętrze, a trzeba było tego zwykłego zabijać 3 razy. Tak, to znaczy tego elita 3 razy i wtedy skończy to zadanie. No i teraz idziemy oddać właśnie to zadanie do kapitana, zobaczymy co za to dostaniemy, nic mi nie spoileruj. Gówno na pewno, tyle powiem. Gówno, 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 gówno. Ja jest gówno. Okej. I co robiłem jeszcze poza nagraniem? Wam powiem, że zrobiłem dużo szkatułek Reapera, chyba z 10 dropnąłem, znowu dodatkowo. Zobaczcie panel sklepu jak wyglądała, w banku mamy prawie 2 miliardy. I sklep jest wystawiony, jeszcze tam są szkatułki, zobaczcie, 3 szkatułki, jakieś tam zdety, perły kupiłem tanio, bo gościu kończył grę. Ja chyba kupiłem 200 perł za 400 kaka? Kurwa, jak za darmo. Ja to posprzedaję i będę miał ten. Za szczęście sobie zostawiłem, jak widzicie, 70, 65, 20. Jeszcze czerwony muszę dokupić na dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj będziemy ulepszali. Robiłem nowego dungeona kilka razy i gówno mi dropło tak naprawdę, to jest najlepszy dungeon, ale jeszcze kupię przepustki albo dropnę i będziemy tam chodzić, jeszcze też wam kiedyś go na pewno pokażę. Jaki jest zamysł teraz? Mapa. Aha, kapitan chce nam dać kolejną misję. No tak, teraz tą runę, tak? W lesie mam znaleźć? Szef? Jop, jest na samym środku mapy. A tam znajdziesz, bo mówisz, że znasz tą mapę starych swoich podwórka. Dobra, nie mam podwórka, ale chuj. Dobra, widzimy się jak będziemy oddawać tą misję. Dobra, wracamy, słuchajcie, będziemy się teraz śmiali, bo będzie kabaret w chuj, straciłem miliard na ulepki, ale to i tak będzie za mało na pewno, przecież mi spali każdy item 16 tysięcy razy, czyli tak myślę, że do 2090 powinienem zrobić to EQ na 130. Dobra, nieważne. Słuchajcie, już wszystko zdjąłem, kupiłem jeszcze 2 szkatułki niebieskiej śmierci, bo były za 130 kaka, ja sobie później to dropnę i sprzedam i będę na równi z kasą. Kupiłem, słuchajcie, tak, ulepki, złote fasolki, zaczerwane kufry, bo to będzie nam teraz potrzebne. Myślę, że perełek nam starczy. No i co jeszcze? Kupiłem jeszcze tą trzecią ulepkę, nawet nie wiem co to jest, nie chce mi się rozkminiać. Więc myślę, że możemy zacząć ulepszać. Nie wiem od czego zacząć ulepszać, bo się trochę dyga. Dygamymy. Dobra, czekajcie, chcę zobaczyć tylko truciaka. Aha, jeszcze nie mam odłamku śmierci, no to truciaka teraz nie zrobimy, to dobrze. Później średnio będę mógł zmieniać. Dobra. Szkatułki niebieskiej śmierci mamy. 10. Yeah, kurwa. Myślę, że zaczniemy od zbroi, co? Dawaj. I tak spierdoli, i tak. Kurwa. Zaczynasz. Spaliło? Spaliło na 10.
Ty mi tylko mów, ile ci będzie zżerało hajsu. Zamknij się. Nie, tylko mi to mów, bo ja tylko tyle chcę wiedzieć. Na końcu podsumuję. Czekam. Drugi raz na plus 10. Fioletowe piaski, dobrze, że mam, kurwa. Kurwa! Pierdolę, no. Czy teraz muszę iść dropić? Niczego nie mam, zajebiście. Dobra, tyle było zbroi, możemy ją od razu założyć. Dobra. Chyba kurwa zmienię channel, bo mi się zdaje, że na tym channel jakoś pechowo mi zaczyna ulepszać. Kurwa, chodźmy na H5. Czekajcie. Bo ja się boję teraz resztę ekwipunku zacznie ulepszać. Kurwa, no, dwa razy skurwiło, nie? Aha, w ogóle patrzcie co podniosłem z ziemi. Ostrze samuraja, 110 poziom, zaraz to wstawię w sklep chyba. Dobra, kurwa. Majnega, chyba muszę kupić amulet karmny. O Boże, dobra, upiorna maska na 10. Weszło za pierwszym, dobrze. Wiecie co, sprawdzimy na początku, co jest potrzebne, żeby to w ogóle. Aha, i tak widzę, że do 4 jest, tak jak mówiłeś, Daniku, 100%. To hełmasę ulepszę do 4. Zobaczymy, co jest na 7, 8, 9 potrzebne. Na pewno będę to miał. Miał. Mam fest ulepek z tej mapy po środku. Więc myślę, że nie będzie problemu, żeby wbić to na wyższe, wyższe, wyższe. Dobra, cofam. Będzie problem to wbić. Ja pierdzielę, dobra. Walimy tarczę. Kurde, bo tu mam już NNO wbudowane. Bo na ludzi, dobra. Walimy ją. Ulepszona tarcza, padł. Teraz za pierwszym. A kurwa, najważniejszej zbroi mi spierdolił, nie? Kurwa, mać. Jebana kać. To zaraz będę motał fioletowe piaski. Zobaczę, kurwa, po ile to jest w ogóle, nie? Bo coś myślę, że będzie kiepsko. Bo to się wcale prawie. Kurwa. Tego prawie nie widać, prawie na mieście. W sumie może człowiek nie zwraca uwagi tak po prostu, ale też zobaczymy. Dużo fioletowego piasku muszę mieć. Tak z 200, na moje szczęście. No i perły to wiadomo, nie? Dobra, fioletowy piasek. Fest. Okej. Okay. Robimy teraz brandzę, co się opłaca. Aha, i zanim to zrobię, idziemy włożyć jeszcze po 3 razy do handlarki przetopy, bo to wyjdzie nam na plus. Oj, luj, luj, luj. O, jest źle. Daniku, jest źle. Daniku, słyszysz? Ja się tylko zapytam, ile hajsu straciłeś, bo tylko to mnie interesuje. Teraz ci na razie nie powiem, czekaj, przedmioty specjalne. Gdzie to jest? Tutaj chyba. Oczywiście, że kurwa, że nie tutaj, no. Przedmioty specjalne. Niebiańskie łzy, dobra, muszę to włożyć. Dobra, siedzi po 3. I teraz dopiero to ulepszamy na 10. W ogóle złote fasolki są tak fest drogie, wam powiem. Jedna fasolka kosztuje 20 kk. Te 10 to jest. Ja pierdolę. Za przeproszeniem. Ulepszyło, ej no, całe jaszczurze przynajmniej ulepsza. A najważniejszego, jak zawsze, w pizdę jeża spalił. A na miecz ponoć jest 100%. Jak nie, to ja chyba kurwa ocipieję, nie? Dobra, jedziemy tu metalami. Tutaj na pewno to samo będzie potrzebne. Jep, fioletowy piasek. Zakładamy. Nie wiem, czy będę robił z niebiańskich, ale zobaczymy, co tamte kolczyki w ogóle będą dawały za bonus. Buty. Butów się ponoć nie opłaca w ogóle kłuć na tym serwerze. To już Gidia mi nawet mówiła, bo dwóch osób pytałem od nas. Widzicie, bo tylko jak ulepszymy nawet te buty, to nam da tylko więcej ruchu. O 5. I chyba 5 defa, nic więcej.
Nie ma żadnego wbudowanego. Wiadomo, w najwyższym levelu na pewno coś da nam więcej, ale... Dobra, walimy to. Pewnie spali teraz. O kurwa, robi ty, co się dzieje, kurwa? Danikus? Nie stracę za dużo. Masz stracić. Znaczy straciłem w chuj na zbroi, nie? Czuję się biedny, ale... I na plus 6. Nie powiodło się. Jeszcze raz. Kurwa, znowu się nie powiodło. Siedzi. I tradycyjnie fioletowy piasek. Ciekawe co na 8 będzie. Dobra, słuchajcie, wiecie co ja chcę zrobić? Kupimy, zobaczymy jaki bonus dają nam niebiańskie kolczyki. Jak coś to sobie już wbijemy najwyżej. Kupimy, bo są plus 9 u handlary. Aha. O, dawają tylko Helta i ludzi. Ue, no to zajebiście. Czy tutaj będę mógł, bo to właśnie jeszcze mi siły daje. Taki jest plus, to jest bardziej pod PvP te kolczyki z jaszczura. No ale dobra, walimy to. Zrobił kolczyki. Później sobie je wybonuję. Bezproblemowo. A kto bogatemu zabroni? No, wiem, że jest 100% do plus 4, ale zrobię metalami. Jestem taki nyga, że mi się nie chce wyżej myszki przeciągać pod wodzią. Ja pierdolę, Maksio. Kto bogatemu zabroni? Tak. Dobra. W zasadzie jakiś koleś sprzedał, chyba cały sklep miał metali po 100 sztuk wystawiony. Pół 5 kk. Dobra, zrobiłem tylko jeden mały błąd, bo nie dodałem tych. Na razie się będę i tak w Ebo bujał, bo są lepsze. Na razie sobie to odstawię tutaj, to będzie leżało. Aha, jeszcze nam został naszyjnik do wybicia. Aha, co tam jest na naszyjnik? Czekajcie. Stać nas jeszcze na dwa ulepszenia, więc jak dwa razy spali, to jestem w piździe rudej. Więc tak, omdlenie. Przyszywka, dobra, czyli to się też opłaca. Nie powiodło się, kurwa, wiedziałem. Jeb się. Ostatnie ulepki. Zdrobione, kurwa. Zmieściłem się w wszystkich ulepkach, co kupiłem. Znowu metalami na bogato, albo chuj bodzie. Całe EQ na 90 poziom. Jaszczurze, zrobione. Jaszczurze, panie jaszczurze. Ty. Maryśka. Jo. Miliard straciłem. To dobrze. Ja ci dam dobrze, kurwa. A ty nawet nie masz jeszcze truciaka. Ha, gej. A wal się. Jak jest slow motion, nie wiedział, czy na pewno to powiedzieć. A wal się. Odłamek śmierci, dobra. Kupuję odłamek śmierci i widzimy się za chwilę. I inne ulepki kupię. Dobra, wracamy. Słuchajcie, piaski fioletowe na szczęście były bardzo tanie, bo kupiłem 75 sztuk chyba za 60 kk. Tak więc widzicie, 500 kk może sztuka około, może jeszcze taniej bym znalazł, ale już mi się szukać nie chciało. Tak więc bijemy to. Perły mamy, przypominam, bo ostatnio kupiłem tanio od typka. Zrobił za drugim. Od razu na ósemkę dajemy złoty piasek. O kurwa, dobra, to zostawimy, bo może będę do czego innego potrzebował. Na razie na 7 wszystko wbijemy. Dobra, wchodzi, wchodzi na razie jak w masło. No jak w masło na razie idzie. Dwa raz tylko chyba spaliło. No, raz spaliło. No, wszystko ulepszył, tylko zaraz jedziemy z tym koksem dalej, tylko sprawdzam ile mam piasków złotych. Złoty piasek jest w chuj drogi, słyszałem. A ja nie wiem, co będę potrzebował na miecz. Jak złote piaski, to nie będę miał kiedy jak dropić. Ale zaś i tak na EQ się przyda, nie? Dobra, zobaczmy tak. Czy lepsze bony ma tarcza, czy... Hełm jest najlepszy. Dobra, robimy. Ulepszony na 9. Znowu złote fasolki, nie, bo kurwa wyjdę, nie? Ciężko będzie ulepszyć, wam powiem. Jeszcze coś mogę zrobić na 8, ale pewnie spali. Robimy brandzę. Nie powiodło się, dobra, po chuj. Zakładamy EQ. Tak średnio na razie. Zbierać kasę i wbijać wszystko, ale na razie za bąkami biegamy, bo to tym trzeba się zająć porządnie. Ogoliłem sobie pereł fest, bo szkoda, bo po 6 sztuk trzeba już ulepszać, nie? Słyszysz?
Jak chcesz na przykład na plus 9, teraz tu lepszy, to po 6 pereł trzeba, nie? Uj, pieprzy. Zobaczcie tą broń. Nie będę w to grał. Czochracz. Czemu? Bo kuźwa nie. Bo to jest serwer easy medium, ale to się kuźwa nie wiem w co robi. W medium coś. Medium hard. Tak, kuźwa hardcore. Nie, to najwyżej... Całą kasę będziemy pakować, to trudno. 2 miliardy, kurwa, z 20 miliardów będzie potrzebne. Po chuju fest. No dobra. Słuchajcie, to tutaj na razie kończymy, pauzujemy i co będziemy robili w dalszym ciągu. Słuchajcie, bo tej misji nie mogę zrobić, bo muszę znowu iść na wieżę demonów, a mi się na razie nie chce. Myślę, że zaczniemy XP do 135, jednak zmiana szybka planów. Bywa i tak, a od bloga nie mamy na razie misji, bo pewnie odblokuje się za 10 leveli. Tak więc cóż, idziemy na najgorszą mapę expić. Zaraz się widzimy. Dobra, wracamy, zobaczcie. Zobaczcie. Chyba kojarzę tego typa. Pan dywan, czekajcie. Zobaczcie, z Terisa ktoś mnie haczył po niku. Ten co kiedyś na Terisie nagrywał? Taki sam nick miałeś. Teraz też gramy i nagrywamy. Dobra, jesteśmy na tej nowej mapie. Zobaczymy, co tu. Kurwa, tu jakieś drzewa są. Da fuck. Dał metale, czekajcie, czekajcie. Pamiętam. Patrzcie, jakie spotkanie po latach, dwa lata praktycznie. Dobra, słuchajcie, ta mapa wygląda tak. Na samym dole są największe spoty. Jeden jest spot w sumie. Zobaczymy w ogóle. Czy coś z tego kurwa leci? Jak to się szwindu, ja pierdolę. Zanim to dojdzie, to ja już level wbiję, nie? Dziesięćsetnych za mało będzie. O Jezus, ale wali mi tu głośno. No małe spoty widać, tak jak mówili wszyscy. O, Metin Mroku, dobra, uwalimy pierwszego. Zobaczymy, co tutaj dropnie w ogóle. Na co jest możliwość dropu. Założę rękawiczkę oczywiście. Zobaczymy, co za ulepki tutaj są na mapie, bo ja nie wiem, naprawdę. Zabicie mnie, nie wiem. No to starsi kosiarze się spotkali, nie? Topki z Terisa. To było coś, aj, bo mi wszystko padło, tak by ty wy. Łyknę sobie potiona nawet na potwory, na bogato. Ja kiedyś je w ogóle sobie dokupię, wam powiem, bo one są tanie. Nie ma tragedii z nimi. No, że szkodri poleci co innego poza stalkami, no na pewno. Jak ktoś nie ma farta, no to... Kamyszki, kawałek diamentów. What the fuck? To jest to wszystko, co ja ostatnio na tych sygnetach dropiłem. Śmierci. Moby słabe, nic mi nie robią. Dobra. Tak więc fajnie. Mam nadzieję, że dojdzie do mnie do gildii. Ciekawe, jaki on tu ma level i tak dalej. Zaraz, bo ja się pytał, później wam powiem. Najwyżej dojadę na koniec mapy w ten spawn duży i będziemy się widzieli. Dobra, wracamy, słuchajcie, Ownet, z którym graliśmy na Terisie w Let's Playu, także ma tutaj 205 ninja i dwa konta jeszcze z jakimiś. O kurwa, to jest mocne. O kurwa, to mnie bije. No bo bossa znalazłem, widzicie, klepie mnie, to jest strasznie. Kurwa, to kurwa wiewiór, jak wiewiórka popierdala. To jest wiewiórka zmutowana. Spróbujemy to ubić. Jezusie, aż się dygam. Boję się tego dotknąć. No tak więc on tutaj gra już 2 miesiące, więc nieźle.
Fajnie, bo będę miał się kogo pytać o jakieś rady, nie? Dobra, teraz tak. Daj tam armura, bo ja tu nie zdziałam. Ja pierdolem. I mnie zajebie. Aż lagi serwera spowodowałem. O kurwa. To nie ma dużo HP, ale to mnie napierdala nieziemsko. Teraz mnie będzie goniło całą mapę. Idź do chuja, ja już cię podaruję. I co by, i co tam kurwa. Ja jeszcze sam poliforię usunę, sam sobie wsiądę na konia i sam sobie stąd pojadę. W ogóle jest trudność, żeby stąd wyjechać, wam powiem. Patrzę, czy są znowu te góry, bo to jest Red Las od drugiej strony. Zaraz się widzimy, jak dojadę na ten koniec. Dobra, wracamy, dojechałem na Jezusie. Dojechałem na największy spot na samym dole mapy. Jest to tu. Znaczy tam na dole jeszcze nie byłem, wam powiem. Czekajcie, aż się przejadę. A tutaj jest przepiękny spot. Więc myślę, że na nim będziemy expili. Ale mówi Gostek tutaj z tym, co przed chwilą. O, tu też jest niezły spot. Że od 143 to tutaj jak praktycznie stoi w miejscu, więc ja się boję wbijać do 143 tak naprawdę, kurwa. Będę rok tu siedział, naprawdę. Czuję, ruski rok. Ale mi się mapa nie podoba. Dobra. Słuchajcie, to zaczynamy jak dzisiaj jeszcze w tym odcinku do 135. Do 135 mi lightem pójdzie, ale później to kurwa schody jak fest. Zaraz się widzimy na level upie.